paręnaście bądź parę dziesiąt minut na dyskusji na tak zwanym panelu młodych. Przed chwileczką słyszałem od Roberta Myśliwego, że młodość to nie jest kwestia metrykalna, to jest kwestia stanu ducha. I tak definiujemy młodość, ale oczywiście oprócz tego jest coś takiego jak wymierne wskaźniki młodości. I one niestety dla mnie są nieubłagane. Pamiętam, że kiedyś w czasach socjalizmu młodym można było być ustawowo do 35 roku życia, bo do tego roku przyjmowano do ZSMP. I w pewnym momencie, na przykład podwyższenie progu wyborczego, nie wiem czy Państwo wiecie, że raczej zwiększa frekwencję wyborczą. Tak, proszę pozwolić na małą przewrotną uwagę politologiczną, ale jak Państwo sądzicie, czy my akurat jesteśmy w dużej mierze zwolennikami obniżenia progu wyborczego, to znaczy, żeby on zaczynał się nie żeby bierne i czynne, a zwłaszcza czynne prawo wyborcze nie obowiązywało do 18 roku życia, tylko na przykład do 16 roku życia. Ale Państwo domyślają się, że obniżenie tego progu na przykład do 16 roku frekwencję zwiększy czy zmniejszy? Zmniejszy. Znaczy pójdzie więcej ludzi do wyborów, no to będzie więcej uprawnionych, prawda, o tych 17 i 16 latów, ale w związku z tym, że w grupie najmłodszej frekwencja jest najniższa, to w ogólnym bilansie frekwencja się obniży. Dlaczego? I nagle widzimy, że ten w sondażu PJD osiąga 4,5%. Tak to zwolennicy PJD co robi? Oczywiście bierzemy rodzinę, sąsiadów, alarmujemy SMS-owi, słuchajcie, trzeba iść szybko głosować. Oczywiście dokładnie to samo dotyczy innych partii. Zwolennicy PiS-u czy Platformy, widząc, że ich partia wygrywa, bo przegrywa, też widząc o 18, że sytuacja się wymyka spod kontroli, będą pędzili do lokalizacji. No i mocno jest to uzasadnienie racjonalne. I ja wtedy pamiętam, że poprosiłem o nazwisko tego chłopaka, powiedzmy nazywał się Kowalski. Ja już na egzaminie pytałem z prawa Kowalskiego. Znaczy ja uznałem, że ten chłopak mnie na tyle zainspirował, na tyle jego wytłumaczenie było przekonujące, że od tamtego czasu już na egzaminach i w czasie wykładów posługiwałem się teorią tego studenta trzeciego roku politologii, studiów zaocznych o godzinie 18 w tym swoim modelu. To rzeczywiście okazało się wobec tego, że ja, gdy wykładałem ten przedmiot od kilku lat, dowiedziałem się coś od tego młodego człowieka. Ci młodzi ludzie widzą, że polska scena polityczna przypomina mecze amerykańskiego wrestlingu. Strasznie groźni, wytatuowani, przebrani zawodnicy, najpierw się obrażają w szatni, później w czasie wrażenia, tak? Później długo udają, że sobie robią krzywdę, na końcu chodzą, inkasują pieniądze za mecz, idą do domu. Sytuacja się powtarza i powtarza. Coś, co... ta sytuacja jest nieprzełamywalna. Tak? Główne ugrupowania polityczne posługują się tak naprawdę już tylko jednym narzędziem, czyli walką z przeciwnikiem. Używają tego do znudzenia i właściwie przestały mieć program. A jako takie, jeżeli nie mają programu, to nie mogą, znaczy jednym programem, to nie, ale ten program jest na tyle słaby, że nie są w stanie wyeliminować tego przeciwnika. Tak? One go eliminują tylko w sposób symboliczny, natomiast faktycznie nie jest możliwa jakakolwiek eliminacja. Jako takie te ugrupowania nie mogą mieć faktycznego sukcesu, no bo w wrestlingu nie można naprawdę wygrać. Tak? Można wygrać tylko wtedy, kiedy jak się umówimy na takie rozwiązanie z sędziami. I mam wrażenie, że to jest w ogóle klucz do tego, dlaczego PLN uważa, że ma szansę zaplanować coś młodym ludziom. Dlatego, że młodzi ludzie lubią sukces, nie lubią ściemy. Sytuacja, w której partii nie mają programu, powoduje, że partii nie mogą odnieść faktycznego sukcesu. Nie mogą zaproponować jakiejś wizji Polski i tej wizji Polski przeprowadzić. Bo jedyną ich wizją Polski jest walka ze swoim konkurentem. Nie ma już w tej chwili żadnego, to taki... Zabawiłem się do dorosłego socjologa i pytałem moich kolegów w parlamencie, czy są w stanie z różnych ugrupowań, jaki pomysł zgłoszony przez partię przeciwną, a zgłoszony przez nich kilka lat wcześniej mogliby poprzeć. Okazuje się, że żaden. Tak? Nie jest już, jeżeli jedno z ugrupowań zgłosi projekt dekomunizacji czy lustracji, który był wcześniej
hasło członerów innego ugrupowania, to ugrupowanie już będzie ten postulat kontestować. Więc tak naprawdę coś, co nas wyróżnia i coś, co powoduje, że my możemy odnieść sukces, to będzie nasz program, o którym będziemy mówić niedługo na następnych naszych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest tak, to już dokładnie wstęp do dyskusji, że dzisiaj w polskiej polityce odideologizowanie, które ma swoje zalety, jednak jest tak przejmujące, że debata, czy spieranie się, czy ta walka straciła sens. Czyli jak Państwo zobaczycie, kto z kim jest w stanie zrobić koalicję, to praktycznie każdy z każdym. Czyli jeśli mówimy o tym, że jak pójść do młodego człowieka, przygotować go do tego, żeby poszedł na te wybory, przełamał swoją naturalną niechęć do głosowania, do bardowania przez takie dni, nie są tutaj dzisiaj na zajmowanie się polityką. Kiedy on słyszy o tym, że PiS jest w stanie zrobić koalicję z SLD, to PSL właściwie jest każdy. Jesteśmy na przykład jedyne ugrupowanie, które, i to jest myślę ważny przekaz dla młodych ludzi, że my nie zrobimy na przykład koalicji z SLD. Że my jesteśmy jedyną partią prawicową, która mówi, że nie chce lewicy u władzy. To jest dosyć ważne, że ludzie młodzi, oprócz tego, co powiedział Janek, są, mam wrażenie, bardziej ideowi, czy powinni być bardziej ideowi, niż ludzie starsi, bo każdy z nas nabiera pewnego doświadczenia w czasie życia, którego troszeczkę torbia, troszeczkę niweluje kanty, tak wydaje się, że uwzględniamy różnice, światło cienie, szarości i tak dalej. Słynne zdanie chyba Bismarcka, proszę popatrzeć, jeśli pokoju się tego, że kto za młodu nie był socjalistą, ten nastawia się świnią. Kto za młodu, można by trawestować, kto za młodu nie był idealistą, fundamentalistą i ideowcem, ten nastawia się na pewno będzie świnią. Więc jak można pójść do młodych ludzi, którzy zasilają młodzieżówki różnych partii, zwróćcie uwagę, że my nie mamy młodzieżówki. I nie będziemy. Właśnie dlatego, że ja widziałem parę młodzieżówek. Dla tych ludzi dylemat, czy zapisać się do młodzieżówki PiS-u, Platformy czy SLD, jest dylematem mniej ideologicznym, bardziej pragmatycznym. Nie chcą oczywiście obrażać wszystkich młodych ludzi zaangażowanych w młodzieżówki, ale jak mają ci młodzi ludzie podejmować ważne życiowe decyzje, jeśli słyszą od swoich prawicowych polityków, Platformie w PiS-ie, że nie wykluczają możliwości zrobienia wicepremiera Przewodnika Kierowskiego i ministra edukacji w sposobie Anny Senesz. Znaczy, co to jest za prawica, która jest w ten sposób postępuje? Jesteś jedyną partią prawicową, która mówi młodym ludziom, lewicy do władzy nie dopuścimy, dlatego że jesteśmy prawicy to prawicowa. I naszym zadaniem jest niedopuszczanie do rządów lewicowych. Nie dlatego, że te rządy są niemoralne, dlatego, że te poglądy nie mają prawa istnieć. Absolutnie tak. Są w Polsce ludzie o poglądach lewicowych i mają prawo, i ja się cieszę wszystko. Ale naszym zadaniem jest budowanie państwa w oparciu o wartości, o klucz, o wartości centroprawicowe, prawicowe, konserwatywne. Muszę sobie tutaj wybrać, możemy o tym powiedzieć, że wszystko. Ale chcę się włączyć. Ja czuję, więc Janek się na tyle dobrze znam, że ja na niego nie patrzę i wiem, że Janek chce mi przerwać. Nie, ja chciałem tylko dołożyć jedno hasło, republikańskie. I to moje przekonanie nas odróżnia, znaczy tego, że my traktujemy te nasze ideologiczne ostrzenia i te określenia, te przymiotniki poważnie. I to jest jakby coś, co my też dajemy młodym ludziom, znaczy powagę w luźnej formie, bo i Janek i ja jesteśmy osobami, mam wrażenie, sympatycznymi. To jest oczywiście temat do dyskusji, ale na poważne, czy sympatycznymi na poważnie, bo sympatyczność nie oznacza niepoważne. Niepoważne jest to, że się ma strasznie na burmuszoną minę, tą właśnie minę sprzed pojedynku wrestlingowców, a później udaje się walkę. Znaczy my jesteśmy przed walką i w trakcie walki, przepraszam, że używał nieudolnie twojej przemyślanej na pewno w domu poetyki, ale my jesteśmy uśmiechnięci i sympatyczni przed walką, a w walce jesteśmy poważni. Dokładnie to odgłoszone, którzy udają przed walką, to są straszne podduszenie, a później się oszczędzają w walce. No, oczywiście nie chcemy nikogo zniszczyć, ale my
my chcemy przeprowadzić poważny w ramach systemu politycznego i społecznego bój o wartości. Bo Polska ma dosyć ideowości. Bo ostatnie 20 lat mogą nauczyć młodych ludzi cynizmu. Tego cynizmu jest w życiu społecznym, osobistym na tyle dużo, że warto, żeby go przynajmniej po części eliminować z życia politycznego. I to jest nasze, ja bym powiedział, że to jest nasze główne przesłanie do młodych ludzi. My jesteśmy tam, my jesteśmy sympatyczni na poważnie. Ideowo na poważnie. Chcecie powalczyć o wartości centroprawicowe, konserwatywne, republikańskie, ja bym się nie obawiał powiedzieć, liberalne w sensie ekonomicznym, to jesteśmy gotowi. Jesteśmy wolnorynkowcami na poważnie, a nie na udawane. Weźcie pod uwagę Platformę Obywatelską, która deklaratywnie jest partią liberalną, wolnorynkową, a to, co wyprawia przez ostatnie 3,5 roku, to jest socjalizm najczystszy. Jesteśmy partią konserwatywną na poważnie, to, co PiS wyprawiał w czasie swoich rządów i dzisiaj w sensie aksjologicznym, nie poważne. My jesteśmy w tym na poważnie. I to na poważnie proponujemy młodym ludziom. Sympatycznie na poważnie. Czas na pytania, czas na dyskusję, czas na spory. Jeśli Państwo tylko macie uwagi, to bardzo prosimy o to, żeby się zgłaszać. Bardzo prosimy, prosimy też o przedstawianie się. Czy mamy kogoś z mikrofonem, kto mógłby nam towarzyszyć i dostarczać pytającym czy komentującym? Bo jeszcze raz mówię, to nie chodzi o, to nie jest konferencja prasowa, więc bardzo prosimy również o komentarze, o uwagi. Tutaj było pytanie. Nazywam się Ryszard Drawecki. Władysław Śląski, województwo śląskie. Takie spostrzeżenie, które ostatnio mnie spotkało, mianowicie byłem akurat fryzjera, młoda fryzjerka, lat chyba 21-22 lata, była właśnie po wyborach samorządowych i zapytałem się, czy była w wyborach. I odpowiedź była taka: ja na tych złodziei głosować nie będę. I teraz pytanie, co zrobić, żeby tych ludzi właśnie tego typu, którzy tak myślą, żeby ich przekonać do tego, że jednak wartość na wyborze. Powiem moje kluczowe pytanie, to po pierwsze jest bardzo trudne zadanie, bo jest tak, że z przyczyn socjologiczno-strukturalnych młodzi ludzie nie chodzą na wybory, to jest wszędzie. To nie jest tylko przypadek Polski. Przypadkiem Polski jest to, że frekwencja w wyborach parlamentarnych jest najniższa w Europie, bo frekwencja 50% w wyborach parlamentarnych, jest jeszcze wyższa. Nikt tego też nie jest w stanie specjalnie wytłumaczyć, bo nie wynika to ani z przepisów prawa, ani z mentalności, ani ze struktury wieku, ani ze struktury płci, ani ze struktury zawodu. Nie wiadomo dlaczego. Kilku socjologów się nad tym głowiło. Najciekawszą odpowiedź dał Mikołaj Czyszki w takiej książce Partycypacja wyborcza w Polsce, ale tak naprawdę ja bym się nie pokusił potwierdzenie, dlaczego tak jest. Ale to, że młodzi ludzie wszędzie na świecie niechętnie chodzą do wyborów, jest w moim przekonaniu wynikiem kilku rzeczy od nich trochę niezależnych, które są bardzo ciężkie do przełamania. Po pierwsze, to jest tak, że to już mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ludzie chętnie podejmują decyzje wtedy, kiedy nie mają wątpliwości. Nie mają wątpliwości wtedy, kiedy napływają do nich sygnały niesprzeczne. Natomiast wtedy, kiedy napływają do nas sygnały sprzeczne, mamy tendencję do nie podejmowania decyzji. Słowem, jeśli wszyscy moi znajomi jeżdżą Mercedesem i go bardzo chwalą, to jest duże pewieństwo, że ja też będę jeździł Mercedesem, bo dopływają do mnie tylko informacje pozytywne o tym samochodzie. Więc jeśli wszyscy moi znajomi mają bardzo różne samochody, to podjęcie przeze mnie decyzji o wyborze jakiegokolwiek samochodu jest o tyle utrudnione. Młodzi ludzie żyją w świecie, w którym dopływają do nich sprzeczne komunikaty aksjologiczne i polityczne. Im jesteśmy starsi, tym bardziej wybieramy sobie środowisko, bardziej wybieramy sobie media, bardziej wybieramy sobie znajomych, którzy mają w miarę podobne poglądy do nas. Ja to z przerażeniem stwierdziłem 5 lat temu, że praktycznie większość moich znajomych ma mniej więcej te same poglądy polityczne jak ja. Nie wiem, czy to jest proces wtórny, czy pierwotny, czyli ja dlatego ich mam, że oni mają takie poglądy, czy też oni mają takie poglądy, bo ja ich znam. To drugie było bardzo zabijające skutkę. Ale tak jest. I to znaczy, że jak to mówię, bardzo ciężko podjąć decyzję. Po drugie, młodzi ludzie bardzo często nie mieszkają w miejscu zamieszkania. Trzecia rzecz, nie mają poczucia, że mają wpływ na jakąkolwiek rzeczywistość, więc również na rzeczywistość polityczną. My troszeczkę starszy uważam, że od nas strasznie dużo zależy, bo ludzie głosujemy, wybieramy.
Myślę, że jeszcze jakimś elementem, który mógłby to tłumaczyć, jest pewna moda panująca wśród młodych ludzi. I tu już na to byśmy mieli, znaczy, u młodych ludzi jest to poczucie, właśnie, to są złodzieje, to nie jest cool, to nie jest fajne, to z tym się zajmują zgrzyty. I tu uważam, już możemy to zmienić. Poprzez własne zachowania, czyli trzeba pokazać, że politycy potrafią być normalnymi ludźmi, sympatycznymi, o którym chodzi mniej więcej o to samo, co inni. Może mówią innym językiem, może się troszeczkę bardziej zgredowo ubierają, ale nie są ludźmi z tej planety. I to jest apel do pana Zalewskiego, to jest również apel do pana. Znaczy, pan musi u siebie w Wrocławiu przekonywać młodych ludzi do tego, słuchajcie, to jest wasz kraj, to jest wasza polityka, nikt za was tego nie zrobi. Znaczy, kto zostanie posłem z ziemi wodzisławskiej, zależy od tych młodych ludzi. A to, co ten człowiek, już pójdziemy do tego powiedzieć, też od nich zależy. Więc trzeba ich przekonać do tego, że oni mają jakikolwiek wpływ na to. Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie nie chodzą na wyborów również z kilku innych powodów. Poza tym, że cała klasa polityczna przestała mieć jakikolwiek autorytet wśród młodych ludzi. Właśnie z tego powodu, że młodzi ludzie szybko się zorientowali, że tak naprawdę debata w Polsce jest debatą pozorowaną. Rok temu artyści zajmujący się przygotowaniem ustawy o mediach, taki społeczny komitet mediów publicznych przygotował taką akcję, w której dwóch aktorów, którzy udawali głosy Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, mówiło z do słuchaczy: my nie budujemy autostrad, my tylko się kłócimy, bo wy nas takimi chcecie, wy nas takimi wybieracie. I o ile ten system dobrze funkcjonuje wśród starszych wyborców, to mam wrażenie, że młodzi ludzie nie chcą takiej sytuacji, w której z jednej strony wyborcy trochę się brzydą osobami, na których głosują, a z drugiej strony właśnie na nie głosują, powodując taką kwadraturę koła. Wydaje mi się, że młodzi ludzie w takiej sytuacji, kiedy nie są do końca przekonani co do słuszności tez zgłoszonych przez polską klasę polityczną, po prostu przestają się tym interesować, po prostu przestają brać udział w wyborach. Próbujemy, nie jest łatwo, dlatego że wszystkie prognozy wskazują na to, że wynik jesiennych wyborów będzie wynikiem, w którym dwa główne ugrupowania będą się różnić co najwyżej kilkoma procentami. I oba główne ugrupowania nie są zainteresowane, żeby na scenie pojawiło się podmiot polityczny, który może im tak nawet kilka procent zabrać, bo być może to będzie decydowało o tym, kto po jesiennych wyborach będzie rządził. Więc nie jest nam łatwo. To prawda, ale to my chcemy powiedzieć, że my będziemy mieli poglądy polityczne, to my będziemy mieli program i to my chcemy ten program realizować niezależnie od tego, kto będzie jeszcze na scenie występował, z kim się będziemy wspierać. My będziemy mieli program i do niego będziemy nasze działania dostosowywać. Wolnego rynku nie ma. Jest redystrybucja środków, dopłaty i możemy w każdej chwili zrobić ze ślimaka rybę, z marchewki, owoc. I gdzie tu mówimy o wolnym rynku? Jeżeli my będziemy mówili, że młodzi ludzie przychodzą do nas, tu jest wolny rynek, jesteśmy, opieramy za tym, jeżeli cała Europa odchodzi od tego, jeżeli dokłada się pieniądze, nie zwykłym ludziom do szkół, tylko Obama prywatnym inwestorom, prywatnym bankom kupuje miliard dolarów czy bilion dolarów, to wolnego rynku na świecie już dawno nie ma. Trzeba znaleźć i to jasno powiedzieć, że musimy się znaleźć w tej sytuacji i trzeba tym ludziom pokazać, jaka jest ta droga, że ta uczciwość rzeczywiście, czy ona opłaca, no jest teoria gier, która mówi, że się opłaca być uczciwym i trzeba chyba tego się trzymać. Dziękuję bardzo. Ja po pierwsze cieszę się, że pan Michałowski wymienił słowo wolność. Bo to jest jedna z kluczowych rzeczy dla światopoglądu młodego człowieka. Być może później mam takie wrażenie, to też proszę to przyjąć jako pewne refleksje 42-latka, pojęcie wolności bywa zastępowane przez inne wartości, albo uzupełniane, komplementarne. Natomiast dla młodego 20-letniego człowieka słowo wolność jest słowem kluczowym, również wolność gospodarcza.
jak pan narzeka i słusznie na pewne przeregulowanie, przesocjalizowanie Unii Europejskiej, to ja wiem, bo ja w tym biorę udział niechętnie, znaczy to się dzieje pomimo mojej głosu, a nie dzięki moim głosom. Panu Poncyjusz, który jest znanym wolnorynkowcem, myślę, że byłby w stanie o tym powiedzieć trochę więcej. Ale ja na przykład jestem w grupie politycznej, czyli w ECR-ze, w Europejskich Konserwatystach i Reformatorach, w których są między innymi brytyjscy konserwatyści. I oni pokazują, że w tej przeregulowanej Unii Europejskiej można być Francją, ale można być Wielką Brytanią. Więc w ramach tych możliwości, które Unia Europejska daje, a my jesteśmy mamy proeuropejską, prounijną, czy uważamy, że nasze członkostwo w Unii jest dla nas dobre, jest sensowne. Ale w ramach tej Unii oczywiście musimy walczyć o jak największą sferę wolności, nie wiem czy przede wszystkim, ale również bardzo mocno w sferach gospodarczych, bo to również jest coś, do czego, dzięki czemu możemy trafić do młodego człowieka. On w tych kwestiach wolnościowych jest, on tego pragnie jak kania czy czuł. Bardzo proszę. Pojawił się Paweł Poncyliusz, to jest ten facet w środku, więc jeśli Państwo macie jakieś pytania bezpośrednio do niego, zwłaszcza w kwestiach ekonomicznych, chociaż się Paweł nie chciał powiedzieć, że ekonomicznie to bardzo prosi. Dzień dobry. Moje nazwisko jest Jacek Kancarson. Ja przyjechałem z Szwecji 10. Tam lecę, także jestem raczej niegroźny. Przyszedłem tutaj w roli gościa, uzyskałem status gościa i chciałbym się podzielić właśnie w tej chwili tylko jedną obserwacją, bo to jest panem młodych. Ja mam kilka programów telewizyjnych w swoim domu w Sztokholmie, kilka kanałów polskich, kilka szwedzkich i teraz jest tak, że obserwuję debaty szwedzkie i polskie i potem sobie z tej mojej groty puszczam jedynki, może niektóre tutaj do Państwa docierają. W każdym razie taka obserwacja, że zresztą to słyszałem, polityk powiedział w Riksdagu w Szwecji, że polityka służy do demokratycznego, kolektywnego podsuwania rozwiązań. Natomiast stara wersja polityki, definicja Webstera i zresztą polskiej encyklopedii jest taka, że polityka służy do zdobycia władzy i trzymania władzy. Teraz Wikipedia też mówi, że polityka służy do podejmowania kolektywnych decyzji, społecznych decyzji. Teraz ta druga definicja mi zawsze bardziej odpowiada, dlatego że po prostu obserwuję w debatach, że ta pierwsza definicja wygrywa w debatach, dlatego że w Szwecji się kończy debata, jeśli kończą się rozwiązania danego problemu, który stawia przeprowadzący program. Wszyscy no, sorry, idziemy do domu. Natomiast u nas się zaczyna wtedy przerywanie jakby powiedzieć, walka polityczna, to znaczy gra przed telewizorem. Wtedy wszystkich to zniechęca, irytuje, o czym mówisz, kto głośniej krzyknie, kto coś powie. To jest takie żenujące i ja uważam, że tutaj kiedy prowadzący walczą z tym, że starają się właśnie wyciszać i powiedzieć, sorry, bo więcej nic nie mam do gadania i wtedy jest nasze lepsze efekty. Ja od razu powiem, że zachęcam młodszą młodzież również. Bo na razie mówi ta trochę starsza młodzież. O, jest młodsza młodzież. Dobrze, to już wiem, w którym kierunku będę. To ja tylko odpowiem panu, bo oczywiście ma pan rację, że dzisiaj debata w Polsce jest często niemerytoryczna, emocjonalna. I to jest prawda. Kto na to pracuje? Myślę, że i po połowie politycy i dziennikarze. Bo proszę pamiętać o tym, że dziennikarze, nawet jeżeli tego nie przyznają, to oni nam w kuluarach mówią, słuchaj, no powiedz coś mocniej, bo muszę mieć cytowalność większą. Że ta cytowalność po stronie dziennikarzy jest tak zabójcza, co powoduje, że oni muszą się starać o dobre cytaty. A co to są dobre cytaty? Nie takie, które w kilku zdaniach wykładają problem, czy opisują problem, tylko cytat, który jest zrozumiały dla przeciętnego Polaka, czyli bardziej pikantny, im bardziej ostry, jeszcze odnoszący się do kogoś konkretnego, tym lepiej. Jakieś porównania, jakieś epitety. To są rzeczy, które najbardziej wpadają w ucho dziennikarzom, ale potem i publiczności. My oczywiście od samego początku, jako
Polska jest najważniejsza, stawialiśmy na tą dyskusję merytoryczną. Na to, żeby jeśli widzimy jakiś problem, to proponujemy jakieś rozwiązanie. No i kłopot polega na tym, że jesteśmy jednym z niewielu na scenie politycznej, którzy, jak mówią, gospodarka to oznacza takie cięcia, takie oszczędności, takie decyzje, takie rozwiązania jakieś legislacyjne, które mogą kogoś boleć, mogą kosztować, ale my się już do tego dzisiaj przyzwyczajajmy i my się dzisiaj deklarujemy, że będziemy coś takiego robić. Jaka jest odpowiedź w zamian? To za bardzo szczegółowe, to nikogo nie interesuje. Tego tak naprawdę ludzie nie chcą, a po drugie, po co wy komukolwiek odbieracie cokolwiek. I to jest pewien problem ogólny. Nie znam dobrze realiów szwedzkiej polityki, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta szwedzka polityka idzie do przodu, ale z drugiej strony jest trochę nudna. To znaczy, że przeciętny obywatel się tym w ogóle nie zajmuje. I może dlatego, że się tym nie zajmuje, to i politycy też ściągają się od różnego rodzaju pikantnych cytatów z siebie. Czy można to zmienić? Można, ale to jest długi proces. To jest kwestia tego, że do polityki musi coraz więcej ludzi przyjść, którzy chcą zmieniać rzeczywistość, a nie być w polityce. To, co pan mówi, te różne definicje polityki. My nie zgadzamy się na taką definicję polityki, która sprowadza się do osiągnięcia, znaczy sięgnięcia po władzę i utrzymania jak najdłużej. Raczej większość z nas stoi na stanowisku, że polityka jest narzędziem do zmiany na swój obraz i podobieństwo rzeczywistości w kraju, czy też no, w jakimś szerszym kontekście, na przykład międzynarodowym, znaczy no, europejskim na przykład. Ale no niestety nie jest to taka teza powszechna w polskiej polityce i to widać na przestrzeni wielu lat, że coraz trudniej politykom deklarować jakieś bolesne zmiany, które chcą zaaplikować obywatelom, bo boją się, że to kosztować ich będzie popularnością. Dla nas Polska jest najważniejsza, dla wielu partii słupki są najważniejsze. Tylko jeszcze nie oddamy głos młodszej młodzieży. Ten głos w sprawie tej definicji polityki, więc ja jako naukowiec muszę powiedzieć na to, że to, co pamiętam, że zdobycie, utrzymanie władzy nie jest celem, jest środkiem. Znaczy partia polityczna, która mówi, że nie chce władzy, nie jest partią polityczną, ale partia polityczna, która chce tylko władzy, też nie jest partią polityczną. Czyli to jest narzędzie. Taka jest czteroskładnikowa definicja partii politycznej, to jest organizacja posiadająca program, która w sposób demokratyczny chce zdobyć władzę i realizować już program. I jeśli tak rozumiemy, w kontekście na przykład, czy w kontekście arystotelesowskiej koncepcji uprawiania polityki, czyli jako dobra wspólnego, jako dbałości o sprawy wspólne, no to wówczas zdobycie władzy jest i utrzymanie jest istotne, ale jest tylko i wyłącznie narzędziem do rzeczy o wiele poważniejszych. Młodsza młodzież, ostatniego rzędu. Bardzo prosimy tam o przekazanie. Dzień dobry, jestem Artur Jankowski, jestem z Torunia. Mam takie pytanie. Jeżeli mam przekonać ludzi młodych, mówimy tutaj o programie dla młodych, chciałbym poznać jakieś może już szkice, bądź jakiś zarys tego programu, a także chciałbym się dowiedzieć, czy taki program będzie tworzyć ta starsza młodzież, czy ta młodsza młodzież. Bo jednak uważam, że taki dokument powinni tworzyć, osoby powinny tworzyć zainteresowane, czyli młode osoby. I jeszcze taka jedna uwaga. Mówimy o tym, że nie będziemy tworzyć żadnych struktur młodzieżowych i tak dalej. Ale uważam, że powinna powstać jakaś siatka kontaktów wśród młodych ludzi, którzy właśnie są odpowiedzialni za przekazywanie informacji wśród tego otoczenia. Dziękuję bardzo. To może w tej kolejności, że właśnie przyszła młodsza młodzież, czyli Elżbieta Jakubia, która, witam serdecznie, która może opowiedzieć o tych konkretach skierowanych do młodzieży w aspekcie czy rodziny, czy innych kwestii. Paweł na pewno się chętnie wypowiada na temat ekonomicznego programu dla młodzieży, tego co młodzi ludzie mogą w kwestiach, znaczy co mogą znaleźć atrakcyjnego w naszym programie gospodarczym, jak króciutko o naszym programie obywatelskim, tak to nazwijmy, on się będzie prezentowany szerzej. To jest coś, co my na przykład chcemy, czyli właśnie obniżenia wieku wyborczego, chcemy upowszechnienia referendum, czyli tam, gdzie nie ma znaczenia, czy ma się 18 lat, czy 65, jest się wolnym człowiekiem, który może to zrobić. Chcemy bezpośrednich wyborów na przykład na marszałków województw, czyli znowu nie jacyś panowie, smutni panowie w szarych garniturach, ok,
Okej, szary garnitura będą wybierać wam marszałka, tylko wy będziecie jako młodzi ludzie na tych samych prawach, jeśli oczywiście pan Zalewski ma rację, że uda nam się zachęcić was do udziału w życiu publicznym, będziecie podejmować te decyzje. Chcemy upowszechnienia demokracji internetowej. To wszystko jest jakby skierowane na aktywizację młodych ludzi, na to, żeby potraktować was poważnie, bo ja uważam jedno słowo polemiki, ja uważam, że to, że my nie chcemy zakładać struktur młodzieżowych, jest dowodem na to, że my was traktujemy poważnie. Ja uważam, że pan ma na tym zjeździe mieć dokładnie ten sam głos, jaki mam ja. Bo pan jest tak samo do tego uprawniony. Ja oczywiście uważam, że jestem bardziej doświadczony, bo to, że mam 20 lat więcej niż pan, ale z tego nic nie wynika. Czy pan to może uznać moje doświadczenie, ale nie musi. Jak ja pana będę chciał wepchnąć do młodzieżówki, to znaczy, że ja pana chcę do roli rozwieszacza moich plakatów. A ja tego nie chcę. Bo ja chcę się żywić pana doświadczeniem, tak jak żywiłem się w czasie tego wykładu, to myślą tego studenta Kowalskiego na trzecim roku w Katowicach. Bo okazało się, że on wpadł na coś, na co ja bym nie wpadł. Dlatego jeśli chcecie tworzyć siatki, to słuchajcie, róbcie co chcecie, znaczy jesteście tutaj. Ponawiązujcie kontakty, spotykajcie się, kontaktujcie, ale traktujcie siebie jako pełnoprawnych członków tego projektu politycznego, tego projektu społecznego. Ela? Panu? Może by na początek, dzień dobry, bardzo się cieszę, że państwo przyjechali i że możemy rozpocząć taki 4 czerwca od rozmowy o tym, czego chcą młodzi ludzie. Ja mam zawsze takie przekonanie, że młodzi ludzie wnoszą pewną świeżość, której dzisiaj brakuje też w Polsce. I mogę powiedzieć, że nie zgadzam się z wieloma dyskutantami zawsze w panelach o młodzieży, bo to jest tak, że ci starsi mają dać coś tym młodszym. Albo ustawianie takiej roli, że no, aspirujcie, a potem my wam zwolnimy to miejsce. Ja miałam w swoim życiu takie szczęście, że pracowałam ze starszymi ludźmi, czy pokoleniowo ode mnie, dość bardziej doświadczonymi, ale nigdy nie byłam traktowana jak ktoś, kto ma być samochód albo nosić teczkę. Myślę, że takie swoje doświadczenie chcę też oddać innym, bo nie jest niczym dobrym młodzieżówka, która jest traktowana właśnie jako młodzieżówka do załatwiania takiej czarnej roboty. Niestety, proszę państwa, dzisiaj młodzież jest niezwykle już doświadczona. Doświadczona trudnym życiem, choćby żyje w normalnych rodzinach, które mają kłopoty. Kłopoty i zazwyczaj rodziny przynajmniej starają się o tych kłopotach mówić w domu. Nie ma co wyłączać świata na takie poszczególne grupy. Świat kobiet, świat mężczyzn, świat młodzieży. Właściwie spotykajmy się w tych obszarach sami, rozmawiajmy o kobiecych sprawach. Ja mam takie doświadczenie z kandydowania w wyborach europejskich. Zostałam zaproszona na panel, czy Europa jest kobietą. Przyszło 5 pań, które jedna była komisarzem unijnym, druga była żoną prezydenta, który rządził w Polsce przez 10 lat. Jeszcze inna była ambasadorem Unii Europejskiej w Polsce. Jeszcze inna była szefem kancelarii prezydenta RP i tak naprawdę zastanawiamy się, nie rozmawiamy o tym, co jest dzisiaj w Polsce ważne, zastanawiamy się, jaki procent kobiet jest w jakich instytucjach. Wtedy pomyślałam sobie, czy nie marnujecie pani czasu, czy na naszym miejscu mężczyźni zastanawialiby się, jaki procent mężczyzn jest w jakich gremiach reprezentowany. I uważam, że też wyłączyliśmy ten panel młodzieżowy jakby na początek, ale tylko dlatego, że proszę państwa, 4 czerwca, 22 lata temu, to był też taki świeży zryw. Taki świeży zryw, który był wszystkim potrzebny i tam nie liczyło się wtedy, kto ma 20, 40 czy 60 lat, tylko kto jak myśli. My oczekujemy takich mądrych myśli od różnych pokoleń. Mówimy też o sobie często, że chcemy być taką pokoleniową partią, ale to nie oznacza wiekowo jakby zrównaną. Chcemy być partią, która świeżo myśli. Co jest w tym naszym projekcie takiego świeżego? Ja myślę, że w naszym projekcie jest świeża. Ja zajmuję się w partii projektem rodzinnym, czyli przygotowaniem nowoczesnej polityki rodzinnej. To trudno w Polsce nawet dobrze nazwać, bo jak się mówi polityka rodzinna, to ona się kojarzy zazwyczaj wszystkim
z takim czymś, co jest trochę właśnie nie do tego młodego pokolenia. Prawda? Rodziną powinni się zajmować jacyś pewnie starsi państwo. A ja mówię, że to jest dzisiaj najważniejsza rzecz, bo my mówimy w sposób inny dzisiaj niż kiedyś mówiono się o rodzinie. My mówimy dzisiaj, że projekt polityki rodzinnej powinien być projektem, elementem polityki gospodarczej. Że projekt polityki rodzinnej to powinien być projekt, w którym rozmawiamy o dostępie do kultury. Proszę Państwa, dzisiaj jest tak, że młodzi ludzie, którzy są częścią rodziny, nie wybiorą się z rodzicami do teatru czy do filharmonii, bo po prostu nie stać nas na te bilety. To jest taki sposób rozmawiania również o tym, co jest wartością życia w państwie. Mówimy, w państwie jest warto być i takim warto być w Polsce, bo mamy szansę, bo dostajemy szansę, bo państwo powinno tworzyć szansę. Dzisiaj trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy państwo nasze dzisiejsze jest wydolne i czy tworzy nam szansę. I tutaj my mówiliśmy i będziemy, Paweł pewnie powie o polityce gospodarczej naszej i powie o tym, co jest w środku w tym programie. Mówimy o firmie również rodzinnej, o przedsiębiorczości. Mówimy o tym, żeby pozwolić znosić bariery, ale naprawdę je znosić. Złożyliśmy projekty, które pozwalają nie płacić, jak się otwiera firmę. Bo w Polsce jest dzisiaj tak, że zanim otworzymy firmę, to trzeba zapłacić 2000 za różne tam ważne dokumenty, które wydają urzędy. Czy 3000 za to, żeby, prawda, otworzyć. Jeszcze nie zarabiam, a już jestem człowiekiem, który ma się opłacić państwu. Ja uważam, że to taka rozmowa dzisiaj z młodymi powinna być o tym, jakiego wy państwo oczekujecie. I bardzo chciałam, żebyśmy tym głównym tematem rozmowy właściwie była Polska obywatelska. Bo dzisiaj my od państwa powinniśmy też usłyszeć, jakiego państwa wy oczekujecie. Czego wy naprawdę chcecie, co jest w tym państwie takie niewygodne, że trzeba to natychmiast zmienić. Moim zdaniem PJN musi przedstawić taki jako partia, taki zwięzły projekt polityczny, który da szansę na zmiany również właśnie dzięki młodym ludziom. I to jest chyba główny nasz cel w polityce, że nie zasklepiać się, a otworzyć się i powiedzieć, to jest wasze państwo, więc je zmieniajcie. I wydaje się, że to się może udać, ale potrzebne jest naprawdę dobre nastawienie, to znaczy partnerskie traktowanie młodych ludzi, słuchanie. Gdybyśmy nie słuchali 22 lata temu również takich zbuntowanych młodych, to pewnie by do tego wszystkiego, co dzisiaj się wydarzyło, nie doszło. Bo jak się patrzy na średnią wiekową z okresu strajków czy z okresu wyborczego tamtych czasów, to naprawdę była bardzo niska jakby średnia, czyli tak naprawdę decydowali młodzi robotnicy. I moim zdaniem musimy o tym pamiętać i być jakby tutaj skoncentrowani na tą partnerskość w tworzeniu naszego programu czy naszej wizji partii politycznej. Spędzonym czasem, a często potem po studiach taki młody człowiek ląduje wśród grona bezrobotnych. 1/3 bezrobotnych to są absolwenci. To jest bardzo smutna konstatacja, ale to jest również sfera, w której mówimy o młodych ludziach, którzy zakładają rodzinę, którzy decydują się na dzieci, którzy chcą kupić własne mieszkanie i często mając umowę na czas określony nie są w stanie dostać żadnego kredytu. Więc to jest oczywiście też akcent na przedsiębiorczość, ale w takim sensie, bo dzisiaj często to ten odsetek młodych ludzi wśród bezrobotnych wynika z takich zafałszowanych statystyk polegających na tym, że jak młody człowiek chce otworzyć firmę, chce otrzymać pieniądze na jako taki kapitał początkowy, to musi się zarejestrować jako bezrobotny. Stąd my myślimy o takiej formule, gdzie raz w życiu każdy młody człowiek, który decyduje się na jakąś działalność przedsiębiorczą, może otrzymać wsparcie ze strony państwa i wcale tą instytucją, która wypłaca pieniądze, nie musi być powiatowy urząd pracy, tak jak jest to dzisiaj.
Więc myślimy nad tymi rozwiązaniami. Również jest kwestia uszczelnienia systemu, który już dzisiaj działa, na przykład odnośnie zwolnienia z ZUS-u przez pierwsze 2 lata. Okazuje się, że młody człowiek, który zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, już nie jest zwalniany z tego ZUS-u, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy prowadzi własną działalność. Więc jest wiele takich drobnych rzeczy, które my widzimy. My widzimy również kwestię tego, że młode kobiety, które zachodzą w ciążę, a nie stać ich na prywatne wizyty u lekarzy, albo z tych wizyt rezygnują z ryzykiem, że ta ciąża nie będzie tak dobrze prowadzona, albo też muszą od kogoś wyciągnąć pieniądze i kto zafunduje tą wizytę. A więc to też oznacza trochę inny system, o którym nawet z Andrzejem Sośnierzem rozmawiam dłuższego czasu, że to jest oczywiście wyłom w systemie, ale na zasadzie takiej, że ktoś idzie do lekarza swojego, do którego ma zaufanie, taka kobieta, i płaci pieniądze, po czym rachunek przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia i jest to pokrywane, czy oddawane są pieniądze. To jest też możliwość zachęcenia kobiet do tego, żeby nie bały się korzystać z lekarza, szczególnie w tym czasie ciąży. Więc to nie jest program dokończony. Bardzo chętnie będziemy słuchać sugestii ludzi młodych. Przed nami również poważna dyskusja na temat reformy nauki. Znaczy myślę, że Marek Migalski jeszcze więcej ma na ten temat do powiedzenia, po prostu skostniałą strukturą się zderzył sam. A to ta skostniała struktura wygląda dzisiaj tak, że co roku w Akademii Muzycznej w Warszawie kończą studia 2 harfistki, pomimo tego, że jest potrzebnych 2 raz na 30 lat, ale co roku wypuszcza się 2 harfistki z Akademii Muzycznej w Warszawie, no bo jest pani profesor, która akurat uczy gry na harfie od wielu lat. Więc musimy to trochę przestawić na takie zasady, że uczymy młodych ludzi tego, na co jest zapotrzebowanie na rynku, a nie tego, na co ma zapotrzebowanie profesora, bo niczego więcej nie potrafi. Więc ja oczywiście nie chcę tutaj toczyć boju z profesorami, ale zdaję sobie sprawę, że często programy studiów, kierunki są nieadekwatne do potrzeb rynku, albo też one są tylko takie w brzmieniu dość atrakcyjne, a potem okazuje się, że 25-letni magister organizacji zarządzania tak naprawdę nie jest żadnym atrakcyjnym podmiotem na rynku pracy, więc to jest wiele różnych problemów, które przed nami stoją. Bardzo chętnie liczymy na sugestie młodych. To dzisiejsze spotkanie, to popołudniowe, też ma zbudować tą siatkę, o której pan mówi, bo ja jestem przeciwny młodzieżówkom. Młodzieżówki mnie się niestety kojarzą z takimi kuźniami oportunizmu i niestety czasami cynizmu. Znaczy nie znam, akurat tak się składa, że Joanna Kuźniak-Rozgowska i ja mam ze sobą przeszłość harcerską, Paweł Kowal ma przeszłość oazową. Znaczy nikt z nas z grona liderów PJN nigdy nie miał do czynienia, nie jest wychowankiem jakiejś młodzieżówki, nawet jeżeli ktoś z nas gdzieś się otarł tego typu organizacji, chyba że Marek się przyznał do czegoś. Przez karate. No więc Marek karateka, więc to pokazuje, że można wyrosnąć na polityka pełnowymiarowego bez właśnie działania w młodzieżówkach i często mam takie przekonanie, że ci działacze młodzieżówek są na tyle nacechowani, że potem trudno samodzielnie funkcjonować w polityce i to jest jakby druga strona medalu, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby młodzi ludzie funkcjonowali w polityce i może ta siatka, o której pan mówi, ja wiem, że Toruń jest w tej chwili bardzo aktywny na Facebooku i na wielu forach, więc też bardzo liczymy na to, że może Toruń właśnie będzie tym integratorem całej tej siatki młodych ludzi w skali kraju, ale formalizowanie tego to nie jest coś, czego byśmy sobie życzyli. Uważamy, że właśnie taka forma, jaka ona dzisiaj istnieje, nawet takiego pospolitego ruszenia młodzieżowego jest o wiele bardziej atrakcyjna i czysta w swojej formie. Zachęcamy wobec tego do tworzenia networków, siatek, sieci powiązań. Bardzo, bardzo, bardzo to byłoby fajnie, bo to byłby wyraz funkcjonowania w ramach partii społeczeństwa obywatelskiego. Moi drodzy, zostało nam 7 minut, więc widziałem, były już 2 pytania, więc myślę, że te 2 pytania, proszę o jak najkrótsze pytania, a my żeby to postaram się jak najkrócej odpowiedzieć. Chyba, że jeszcze zostanie czas, to widziałem po prawej stronie, są też jakieś zgłoszenia. Dzień dobry Państwu, Mariusz Gierus, ja reprezentuję PJN w Jeleniej Górze, w Karkonosze, koło PJN. Na początek chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak będzie początek, to później będzie rozwijać. Nie, myślę, że postaram się krótko, ale chodzi mi o to, że zastanawiające jest, że w tej
tej chwili w tej naszej dyskusji tak naprawdę chyba, mam wrażenie, bez urazy dla kogokolwiek, wypowiadam się jako druga osoba czująca się młoda, nie tylko duchem, ale również metrykalnie. To też niech o czym świadczy tak naprawdę. Ponieważ no, często jest tak, że mówiąc do młodych, to ten głos tak naprawdę idzie z góry. Nie z dołu, tylko z góry. To jest chyba trochę problem. Ja reprezentuję koło PJM Bieleń Górze, które tworzę. Spotykam się również właśnie z tym, że oni się zachęcam do tego, żeby włączali się w tę politykę i lokalną, i ogólnopolską. I tak naprawdę problemem jest chyba to, że w dzisiejszych czasach, w czasach obrazkowych, kiedy ludzie postrzegają rzeczywistość przez pryzmat okienka w telewizorze albo monitora w komputerze, tak naprawdę ktoś jest w stanie uwierzyć, że ma wpływ na tą otaczającą go rzeczywistość wtedy, kiedy widzi tego drugiego młodego człowieka po drugiej stronie. Często jest tak, że, jak tutaj pan europoseł wspomniał, że mamy mówić bez ściemy. Mówienie bez ściemy ma sens wtedy, kiedy rzeczywiście za tym idą jakieś czyny. Czynem jest to, żeby rzeczywiście tych ludzi młodych było widać. Wtedy oni będą mówili o tym głosie młodzieży, a nie tylko i wyłącznie będą przekaźnikiem. Ja dlatego też się zaangażowałem w PJM, ponieważ dostałem propozycję, żeby nie grać piątych skrzypiec w swoim lokalnym ugrupowaniu. I wtedy stwierdziłem, że to rzeczywiście ma sens, bo wszelka aktywność, która próbowała mnie gdzieś tam włączyć dotychczas, to ta aktywność odbywała się na zasadzie takiej, że miałem grać te piąte skrzypce, miałem być tłem tak naprawdę dla liderów, tych trochę czujących się duchem, a nie tylko metrykalnie. I to być może powodowało ten problem. Świetnym moim zdaniem pojęciem jest to, żeby nie tworzyć młodzieżówek, ale żeby rzeczywiście, nie tylko poprzez słowa, ci młodzi ludzie mieli swój głos na to, co się dzieje, żeby byli widziani przez tych młodych ludzi. Młodzi ludzie widzą tak naprawdę, że mają szansę, kiedy dostrzegają, że człowiek z jakiegoś małego podwórka w prowincjonalnej wiosce wybija się na pierwszy plan i rzeczywiście on ma wpływ na to, co się dzieje wokół niego, a nie tylko i wyłącznie jest tłem, jest materiałem, że tak powiem, podkładowym. Dziękuję bardzo. Pan zauważył, że pan ma rację, że pan jest jeden z niewielu młodych, a pomimo moich wyraźnych zachęt, pan to jest tak, proszę zwrócić uwagę, jak to ciężko jednak zachęcić tych młodych ludzi do tego. Ja mogę powiedzieć o własnym doświadczeniu, ja mam moi staferzy, czyli moi asystenci, to są naprawdę młodzi ludzie, których ja traktuję poważnie. Ja mówię, słuchajcie, co robimy? Zlecamy jakiś projekt, macie projekt, jesteście za to odpowiedzialni. Jak to zrobicie dobrze, to was za to nagrodzę, bo was traktuję poważnie, a jak zrobicie źle, to was ukażę, bo jesteście dorosłymi ludźmi. I to poczucie, że daje im się często odpowiedzialność, czyni ich dorosłymi ludźmi i pozwala to, że oni się chętniej w to angażują. Proszę mi na kanwie tego pozwolić przywitać ludzi, których z ogromną radością będę widział na naszym spotkaniu. Oni zresztą zostali zaproszeni przez moich staferów. Słuchajcie, tam są mniej więcej, widzę moje staferki, które stoją, więc wiem, że tam. Słuchajcie, powitajmy trzy osoby ważne dla nas, bo dlatego, że to są trzy dziewczyny z państw z nami zaprzyjaźnionych, ze społecznie z nami zaprzyjaźnionych, które też podjęły taką próbę poważnego traktowania siebie i nas przy okazji. Słuchajcie, Margarita Krawczuk, Ukraina, Te Pikagadze, Gruzja i Swietlana Labadzińska, ja Białoruś. Przywitajmy je serdecznie. Rozmawiamy z nimi przed spotkaniem i pamiętam, że się wahały, czy zabrać głos, czy też nie. No to się teraz zapytam, czy dziewczyny chciałybyście coś powiedzieć, czy też na razie chcecie wsłuchiwać to, co my uważamy. Jaki jest wasz wybór? Ty I'd like to speak because it's from Georgia, she speaks only English, but Polish. Na razie z pełną nieśmiałością, jak widać. Okej, słuchajcie, to jest dowód na to, że trzeba ośmielać wszystkich. Myślę, że ostatnie chyba pytanie jest za panem. Nie? Wobec tego tutaj, proszę. Widzę? Przepraszam, pani, proszę. Czy starszy ty powiesz? Bardzo proszę. To profesor akademicki, więc po prostu teraz będzie wykład. Dobrze, że nie przypuściłam ataku na profesurę, tak jakby podjudzał Ponce. Anna Gołębiowska, Warszawa, oczywiście jestem naukowcem, prawnikiem. I moje pytanie jest takie, co zrobić, żeby młodzież zatrzymać w naszym kraju? Żeby młodzież nie wyjeżdżała do Anglii, do Irlandii, żeby wykładowcy nie musieli tam wyjeżdżać, bo to jest bardzo męczące dla nas, dla mnie też.
Ja bym chciała, żeby młodzież tutaj była, w Polsce, żeby nie wyjeżdżała, żeby miała warunki dla swojego rozwoju, bo młodzież mamy naprawdę wybitnie uzdolnioną. My jesteśmy naprawdę zdolni. Ja zawsze mówię do studentów, wierzcie w siebie, bo my jako Polacy jesteśmy uzdolnionym narodem. Ale jaki program zrobić dla młodzieży, żeby ich zatrzymać tutaj? Ja się bardzo cieszę, że Pani N jest bardzo młody, bo ktoś na moją emeryturę musi pracować. Ja liczę na to, że tutaj część z Państwa nie wyjadą, ci młodzi uzdolnieni, że będą pracować w naszym kraju, ale PJN musi zaproponować konkretny program. Program, który zatrzyma młodzież i da, i młodzież to będzie skrzydła do tego, żeby tu zostać, pracować i coś zrobić, coś zmienić. I oczywiście, panie pośle, szanowny panie pośle, ustawa o szkolnictwie wyższym. Ja już mówiłam pani poseł Jakubiak kilka dni temu na ten temat. Oczywiście też mnie boli, to nie zgadzam się. Myślę, że mamy podobne poglądy na temat profesur i tak dalej. Ja walczę w tej chwili o habilitację, więc... Popatrzymy razem. W związku z tym już więcej nie będę na ten temat, niż pan... Pan poseł wie, o co chodzi w tym temacie. Także zatrzymajmy młodzież, zadbajmy o młodzież i PJN musi to zrobić. I ja mam nadzieję, że to zrobi. Wierzę w to. Dziękujemy bardzo. Ja szybko odpowiem. Proszę Państwa, ja kiedyś miałam okazję pracować przy wielkim projekcie, którym było Euro 2012 i proszę pamiętać, chcę opowiedzieć jedną rzecz. Wtedy zapytano mnie, co ty chcesz promować przy Euro, bo mieliśmy tysiące narad, jak budować stadion, jak drogi, jak wszystko inne, ale podstawową sprawą to było pytanie, jak wykorzystać to dla Polaków. I wtedy zebraliśmy się w gronie takich osób, które tutaj będą właśnie pewnie naszego zjazdu, był Marek Cichocki, też walczy o habilitację, był Darek Gawin, była Lena Cichocka, był Jan Ołtakowski, Paweł Kowal i wtedy właściwie od razu sobie odpowiedzieliśmy, że wartością i tym, co mamy najlepsze, są Polacy. I że promocja nie musi być Polski, a może być Polaków. I to jest towar eksportowy, który pozwolił nam sięgnąć szczytu. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO dzisiaj Polacy zdobywają nagrody na olimpiadach. I mogę powiedzieć, oni też przetrwali, mówię oni, my, przetrwali wszystkie czasy. Nie było państwa, nie było tego, co jest zazwyczaj spoiwem, ale byli Polacy, którzy po prostu jak mrówki gdzieś tam pracowali na swój dobrobyt. I ja myślę, że to jest najważniejsze. Pozwolić ludziom pracować, tutaj pracować. I to, co mówimy o programie rodzinnym, to jest możliwość pozostawienia pieniędzy w kieszeniach, bo my chcemy, żeby ci wszyscy ludzie, którzy zaczynają pracę, chcą mieć rodziny, mieli pieniądze i swobodnie decydowali na przedszkola, na żłobki, na wszystko można się decydować wtedy, kiedy ma się pieniądze. Mówiliśmy o tym przy okazji OFE, proszę Państwa, że co jest dzisiaj Polakom potrzebne, małym przedsiębiorcom, bo przecież nikt z nas nie rodzi się bogaty, musi do tego bogactwa dojść. Jak do niego dochodzić? Ono dochodzić poprzez branie kredytu. Dzisiaj każdy z nas wie, co to znaczy założyć firmę. Nie ma kapitału, bo go nie mamy nabudowanego przez pokolenia, taką mieliśmy historię i trzeba dopuścić Polaków do kapitału. Przy okazji rozmowy o OFE powiedzieliśmy jasno, zamiast pieniądze do ZUS-u na łatanie dziury, pieniądze do specjalnego banku, który będzie udzielał kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie dla młodych ludzi, którzy mają pomysły, idee, są właściwie ludźmi niezwykle energicznymi. Jak się spojrzy na Urząd Patentowy i zobaczy się, co Polacy tam wymyślają, na te patenty, na to wszystko, co jest tam składane jako polska myśl, to się okazuje, że tego jest bardzo dużo, bardzo wiele, tylko brakuje kapitału. Jak czytam gazety, to widzę, że Polacy chcą wymyśleć nasze Ferrari, czy jeszcze lepszy samochód, na samochodach się nie znam, ale powiem tak, to są ludzie, którzy chcą naprawdę walczyć i tylko potrzebne jest instrumentarium. I naszym instrumentarium będzie nowoczesny sposób podejścia do gospodarki, do rodziny i firmy rodzinne. Dzisiaj w Polsce zabijamy swoje firmy rodzinne właśnie przez brak dostępu do kapitału. To jest oferta, nie mogę powiedzieć, że to jest wyłącznie oferta do młodych, to jest oferta do tych aktywnych, a wśród młodzieży jest najszersza grupa aktywnych. To jest chyba taka odpowiedź, która powinna tu Państwa zadawalać. My konkretnie będziemy przedstawiać, o nich można mówić wiele, ale chodzi o
zmianę sposobu myślenia. I moim zdaniem największym naszym wyzwaniem jest zmiana sposobu myślenia o nas samych, o tym właśnie, na co nas stać. Ponieważ wzywa nas szefowa na klub, to musimy zrobić chwilę przerwy i na chwilę oddalić się na ostatnie posiedzenie klubu, zanim się spotkamy przed zjazdem. A Państwa zachęcamy do zaciążgania siatek, networków i wszystkiego tego, co służy Państwa integracji wewnątrz POJOTEM. Dziękuję. Ci, którzy się jeszcze nie zarejestrowali albo nie podpisali dokumentów, jakich mamy, to zachęcamy do podpisania. Dziękuję bardzo.